szybsza i lepiej zabezpieczona może być Twoja strona internetowa już za kilka minut i to całkowicie za darmo dzięki Cloudflare. Zacznijmy od tego, czym jest Cloudflare, a właściwie CDN. CDN to skrót od Content Delivery Network, czyli mówiąc po polsku, sieć dostarczania treści. Zobaczmy ten obrazek. Działa to w taki sposób, że dzięki wielu serwerom ulokowanym w różnych miejscach na świecie dostarczana jest treść szybko, niezależnie od miejsca, z którego łączy się użytkownik. Inaczej mówiąc, jeśli Twój hosting na przykład jest w Krakowie, a użytkownik będzie chciał się połączyć na przykład będąc w Rzymie, to domyślnie dane muszą zostać przesłane z Krakowa do Rzymu. W przypadku, kiedy korzystasz z CDN, zostanie połączony z najbliższym dostępnym serwerem, czyli może to być właśnie na przykład Rzym. Dzięki temu strona dla użytkownika zostanie załadowana znacznie szybciej. Dodatkowo Cloudflare blokuje ataki typu DOS, czyli takie, kiedy wiele osób próbuje się naraz połączyć z Twoim hostingiem, z Twoją stroną internetową i umożliwia w banalnie prosty sposób dodatkową zaawansowaną konfigurację. Przejdźmy teraz do podstawowej praktyki. Przejdź na stronę cloudflare.com, a następnie kliknij tutaj zarejestruj się. Teraz wyświetlą Ci się dostępne plany. Możesz skorzystać oczywiście z darmowego planu i nie płacąc zupełnie nic. Teraz musimy się zarejestrować podając adres e-mail oraz hasło. Ja podaję tutaj mój adres e-mail do kanału podróżniczego, no i oczywiście bezpieczne, silne hasło. Tutaj masz zalecane wytyczne. Potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem, no i przechodzimy dalej. W tym kroku musimy podać swoją domenę, czyli adres strony internetowej. Ja wpisuję tutaj inspiracjepodróżnicze.pl i dajemy kontynuuj. Teraz wyskoczy nam opcja, że możemy skorzystać z planów płatnych, zapoznać się z ich szczegółami, ale zjeżdżamy niżej i korzystamy tutaj z planu całkowicie darmowego. Klikamy w niego, aby go zatwierdzić i robimy kontynuuj. Teraz jest tutaj bardzo ważna opcja. Ponieważ Twoje wszystkie rekordy DNS będą teraz obsługiwane przez Cloudflare, muszą się tutaj znajdować Twoje klucze, na przykład weryfikacyjne od Google Search Console albo innych usług. Możesz je tutaj wbywać ręcznie albo skorzystać ze szybkiego skanowania. W tym celu kliknij tutaj w to Quick Scan. Teraz musimy poczekać chwilkę, aż zostaną zczytane wszystkie rekordy DNS. Po chwili lista rekordów wyświetli się tutaj niżej. Jeśli wszystko się zgadza, klikamy tutaj kontynuuj. Jeśli jakiegoś rekordu brakuje lub chcesz go dodać, to możesz go zrobić właśnie w tym miejscu tutaj. Teraz w sumie pozostaną najważniejszy element, czyli integracja Cloudflare z naszym hostingiem, naszą stroną internetową. W tym celu zjeżdżamy tutaj niżej i szukamy tych dwóch istotnych pozycji. Teraz musisz się zalogować do swojego panelu hostingowego i zmienić domyślne rekordy DNS na ten oraz ten. Teraz musisz zalogować się do panelu, w którym masz wykupioną domenę. Pamiętaj, najprawdopodobniej nie będzie to panel Direct Admin, tylko Twoje konto, w którym zarządzasz domenami i hostingiem. U mnie akurat jest to SEOhost ze względu na szybkość działania, a także niesamowicie przystępną cenę. Jeśli chcesz, to w opisie znajduje się także kod rabatowy. Wybieramy tutaj domeny, jeszcze raz domeny i na liście wybieram moją domenę inspiracje-podróżnicze.pl i teraz musimy dostosować rekord DNS. Domyślnie mamy tutaj właśnie na SEOhost, a my zmienimy teraz to na Cloudflare. Wracamy w poprzednią zakładkę i kopiujemy ten pierwszy adres. Możemy kliknąć w ten przycisk. Wracamy na SEOhost i podmieniamy na nowy adres DNS. To samo robimy z drugim. Kopiujemy i wklejamy. Kiedy wszystko jest gotowe, musimy to tylko zapisać. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak tylko poczekać, aż wszystko zacznie działać. U mnie trwało to około godzinki, jednak może to trwać nawet do 24 godzin. Jeśli chcesz sprawdzić, czy już wszystkie zmiany zostały wprowadzone, możesz kliknąć w ten przycisk. Kiedy zmiana adresów DNS zakończy się i będzie już ustawiony Cloudflare, wtedy dostaniesz odpowiedniego maila na swoje konto. Teraz klikniemy tutaj kontynuuj. Dostałem właśnie maila z potwierdzeniem, więc przechodzimy dalej. Klikamy teraz w ten przycisk, aby sprawdzić, czy na pewno wszystko już się zsynchronizowało. Po odświeżeniu strony Cloudflare powinniśmy widzieć tutaj przy swojej nazwie domeny tutaj aktywny. Możliwości Cloudflare jest naprawdę bardzo dużo. Będę musiał o tym nagrać specjalny odcinek. Teraz chcę Ci pokazać w skrócie kilka możliwości oraz jak poruszać się po menu tej strony. Po lewej stronie mamy menu z możliwościami wyboru różnych opcji. Mamy tutaj m.in. analitykę. Możemy tutaj śledzić podstawowy ruch. Kolejna zakładka DNS. Tutaj możesz dodawać rekordy. Właśnie na przykład jak będziesz chciał zweryfikować kolejną usługę, która będzie wymagała dodania rekordu, na przykład TXT. Ważne, pamiętaj o tym, że właśnie od teraz musisz dodawać te wszystkie rekordy w panelu właśnie Cloudflare, a nie u swojego dostawcy, u którego kupiłeś domenę. Kolejna świetna opcja to Security, czyli zabezpieczenia. Przejdź do zakładki Page Shields, a następnie kliknij tutaj opcję, aby włączyć tarczę ochrony na swojej stronie. Kolejna zakładka Boty. Tutaj możesz się chronić przed botami. Masz właśnie taki tryb walki z robotami. Kiedy go aktywujesz, jeżeli Cloudflare wykryje bardziej podejrzane, bardziej robotowe, robotyczne zachowania, to będzie kazał rozwiązać jemu
test, taki właśnie podobny do CAPTCHA od Google, czyli taki kwadracik, który trzeba zaznaczyć, no i rozwiązać zadanie. Kolejna opcja jest tutaj totalnie nowa, czyli blokowanie botów AI. Może jeszcze tego nie wiesz, ale sztuczna inteligencja musi uczyć się na dostarczanych do niej danych. Może na niej przesyłać książki, a od pewnego czasu ona także przeszukuje internet w poszukiwaniu nowej wiedzy, którą może się nakarmić. Dlatego jeśli nie chcesz, aby boty sztucznej inteligencji uczyły się na twoich danych, to wystarczy, że przyłączysz tą opcję i wtedy nawet zweryfikowane boty oparte na sztucznej inteligencji będą blokowane. Kolejna zakładka, której warto się przyjrzeć, to szybkość. Przejdź tutaj w speed, a następnie optymalizacja. Możesz kliknąć tutaj w aktywuj wszystkie dostępne ustawienia. Jeśli chcesz, oczywiście niżej możesz je przejrzeć i odpowiednio je aktywować lub dezaktywować. Spokojnie, jeśli jakaś opcja będzie dostępna tylko w planie płatnym, zobaczysz taki komunikat. Więc jeśli nie chcesz, to za nic nie zapłacisz. I ostatnia zakładka to są reguły. Tutaj wejdź w rules i możemy skorzystać z gotowych szablonów. Między innymi na przykład przekierowanie z HTTP na HTTPS lub przekierowanie z www na bez www. Wystarczy, że klikniesz tutaj w create a rule i cała reszta domyślnie powinna być już poprawnie ustawiona. Więc jedyne co musisz zrobić, to zjechać na sam dół i kliknąć ten przycisk deploy. Jeśli zrezygnujesz z jakiejś reguły, możesz ją w łatwy sposób usunąć klikając w te trzy kropki lub po prostu ją dezaktywować, przełączając ten przycisk. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tą konfiguracją, czy też WordPressem, to śmiało zadaj je w komentarzu, a jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, śmiało napisz do mnie na kontakt@jangulczynski.pl. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!